Dzień dobry, z tej strony Jasiek i ze mną dzisiaj jest Literka. I pokażemy wam 5 niesamowitych gier, które musicie mieć na ferie, na święta, na wakacje. Uwaga, czy jesteście gotowi? Go! Jeszcze mamy dla was super informację, ponieważ od dzisiaj do 28 grudnia obowiązuje New Year Deals. I polega on na tym, że na sporo gier będzie promocja, także jeżeli zastanawiacie się, czy tam coś sobie kupić, to teraz jest idealny moment. Gierka numer 1. Need for Speed Most Wanted. Need for Speed Most Wanted. Trzeba najbardziej pożądanej prędkości. Dlaczego jest taka fajna? Peter opowie. Dlatego, że po pierwsze, macie auta, wszyscy lubią auta. Po drugie, macie szybkie auta, wszyscy wolą szybkie auta. I możecie driftować, ścigać się z przyjaciółmi. Auta, jeszcze raz auta. I ten, kto będzie miał gorszy wynik, będzie musiał wykonać świąteczne wyzwanie. Kto pierwszy zaczyna? Dobra. Kamil, papier, Kamil. Dobrze, czemu jeszcze raz? Kamil, papier, Kamil. Pec, wygrana. W takim razie ja wybieram, kto zaczyna. Zaczynasz ty. W takim razie życzę ci, żeby ci się koła podwinęły. To znaczy wszystko dobrego. Fajne jest to, że tutaj się steruje za pomocą właśnie obracania ekranu. Jeżeli oczywiście jedziecie autobusem, na przykład gdzieś w górach, gdzie są różne wyboje i ciężko wam będzie sterować ekranem, no to możecie przestawić sobie na strzałki. Ale zrób coś takiego, wiesz, przełomowego. Pokaż widzom, o, tak się driftuje. Pa, ja tu jestem drift kingiem. Widać, że na rowerze jeździ. Czemu ty z nimi nie walczysz, tylko no tak bo się bo ja tu bokiem jadę. Nie mam czasu. Słuchaj, czas to... Czas. Pa, jak się zaraz to zniszczą. Już ci zderzę go. Nie ma. Ale co się ze mną dzieje? To ty chyba odpadłeś. Nie, ja. Jak to jest możliwe? Ej, za to powinny być jakieś ujemne punkty. Siebie zniszczył i to jest niby coś spoko. 6 sekund i 7 setnych. 6 sekund i 7 setnych. To rozwalę w 20 sekund. Czekaj, teraz muszę się skupić. No ja to najbardziej widowiskowy tutaj. No a ty widowiskowe. Ty to widowiskowe tak to są Tatry. Jak ty w ogóle się nie starasz. No kurde, ej, mi się ekran w ogóle wyłączył. Tak, ekran ci się wyłączył. Ty oczy zamknąłeś, nie, ekran ci się wyłączył. No nie, no nie starasz się. Staram się. No to musisz pokonać tą policję. Proszę! Ale drift chciałeś wyeliminować? Proszę bardzo! Wygrałem! No i co z tego? Rewanż. Nie. Mam dla ciebie specjalne wyzwanie, ponieważ ty będziesz musiał ubrać choinkę. Zaczynamy wyzwanie. Pora na gierkę numer 2. Teraz True Skate'a. Taka gierka, że jak na przykład nie macie czasu wolnego albo w zimę chcecie sobie pojeździć na deskorolce, to możecie sobie odpalić właśnie True Skate'a i tutaj jeździcie za pomocą rąk, za pomocą rąk w sumie, bo się nie obraca ekran, czekaj, do przodu. Mamy minutę i 30 sekund i ten, kto zrobi najlepsze combo, wygrywa. Kamień, papier, nożyce. No wygrałem. Do dwóch. Kamień, papier, nożyce. Wygrałem. Jesteś gotowy? A ty jesteś gotowy, żeby liczyć mi czas? Nie. Gra True Skate. Prawdziwa łyżwa. Lecimy! 3, 4. Zaczął się challenge. Pa. 160 punktów. 231. Ale leci jak torpeda. 263. Uuu, i się skończyło. 263 jak na razie. Jedziemy. Jo. Co poszala? 386. O nie, jakbyś tak na prawdziwej deszce potrafił, to wszystkie dziewczyny twoje, tak potrafię. Nie? Oj! Oooo! 982, panie! Przecież ja to nawet nie pobiję, jak będę tu siedział całe 2 lata. Dobra, i ostatni trik, bo widzę, że czasu nie... O! 800... Ile? 3456! Gotowy? Nie. Dobra, już. Teraz? Tak. 3, 4... I startujemy, siu! Oka. 506. Tu 539 już... razy 2. 556 razy 3. O. I lecimy. No nie! Kurde, 2876! Yes. 748! Ostatni końcówka czasu jest! Nie. 5 sekund! 5, 4, 3, 2 i ostatni trik i koniec! No nie pobiłeś mnie niestety. Mało ci brakło. W takim razie, jakie wyzwanie dla mnie przyszykowałeś?
Zaśpiewaj kolędę. Juhu! No to nagrywamy kolędę, tylko że niestety rozbolało mnie gardło, więc będzie ciężko mi zaśpiewać jakąś fajną kolędę. Dlatego postanowiłem, że zrobię to trochę inaczej, ziomeczki. Nio, nio, to pędzą nasze stanie, szybkie, milby jak biegni koniu pijany przez uśmiany las. Eldorado. Teraz pora na gierkę numer 3. I o co chodzi w tej grze? Musimy ułożyć te klatki komiksowe tak, żeby ułożyła się cała wspólna historia i żeby naszemu bohaterowi się udało. Na przykład popatrzcie, on teraz tutaj pojechał i wjechał w policjanta. I dobrze zrobił. Ale teraz wjechał i go policjant zaskoczył, bo policjant stał przodem. Ale jakbyśmy obrócili tą klatkę, albo ewentualnie dali, że czeka, on tu wjeżdża w tego policjanta. No, potem... Wjeżdża. Kurde, wszyscy są przodem. Potem tu wjeżdża. No, tu sobie tutaj jedzie prosto. 2 hours later. Dobra. I właśnie o to chodzi. To jest gierka logiczna. Nie podołaliśmy razem. Pokażemy wam może od samego początku te najłatwiejsze momenty. Że tutaj przedstawiacie to i układacie wspólną historię tak, żeby naszemu bohaterowi wszystko się udawało. I tu widzicie, gdyby to było inaczej ułożone, nasz bohater spadłby i by umarł. Kolejna gierka! Gierka numer 4 to Balloons 5. Mało logicznie. I to jest po prostu klasyczny Tower Defense, ale jakże wspaniały. I tylko wam pokażemy, o co tu chodzi. Grać w Tower Defense można długo i długo i długo. Rozstawiamy wieżyczki i musimy w ten sposób zablokować balony, które w nas lecą. No i sobie zbieracie pieniążki, żeby mieć na więcej małpek. Albo upgrade'y. Peter jako specjalista, proszę, pograj. Teraz zobaczcie progres, jaki Peter zrobi. Który jesteś poziom? 81. To jeszcze tylko 19. W pewnym momencie tyle się dzieje na ekranie, tu, że po prostu głowa. I co fajne, można grać przez tryb sieciowy ze znajomymi. Jest porażka. Jest 82. Ale i tak gratuluję. Brawo dla Piterki. Wszyscy tam, przed monitorami. Teraz każdy z was, kto ma ręce, ma słuchawki i nas słyszy. Brawo. I teraz pora na gierkę numer 5. Chciałem ci przybić piątkę. To miało być efektowne, wyszło. Gierka numer 5 to jest coś, gdzie będziemy znowu walczyć ze sobą. W grze chodzi o to, że skaczemy Sonikiem i musimy jak najwyżej doskoczyć. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby spaść albo zginąć. Kamień, papier, nożyce. Kamień, papier, nożyce. Kamień, papier, nożyce. Ja wygrałem. Ty pierwszy, ja żebym wiedział, jak muszę się postarać. Ja w takie gierki jestem bardzo słaby. To może jeszcze raz. No. Jak jeszcze raz? Co jeszcze nie, raz? Jeszcze raz to. Dobra. Dobrze ci idzie, patrz, proszę bardzo, jak skaczesz. I tu też obracacie ekranem. To tak się da! 166 metrów. 166 metrów. Brawo, piąteczka. Ja mam jakieś cięższe te trasy. Uuu, 176, proszę bardzo. 375 punktów. I Piterka, twoje zadanie ode mnie dzisiaj będzie. Będziesz musiał przebrać się za świętego Mikołaja i wyjść na dwór i wręczyć 5 dzieciom prezent. Dobra. Piątka. Nikt nie chce cię prezentu? Nikt nie chce. Udało się rozdać 5 prezentów, a 6, konkretnie coś z nowej kolekcji J. Dobrowski Wear, będzie dla kogoś z was. Wystarczy, że napiszecie w komentarzu, która z tych 5 gier podobała wam się najbardziej i dlaczego, i dodacie swój e-mail. Powodzenia i wesołych świąt. W takim razie dziękujemy wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli wam się spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i zostawcie dzwoneczki. Tak, zostawcie dzwoneczek, zapraszamy też do Piterka. Ucałujcie całą rodzinkę, już za wami tęsknię. Wesoły ja świąt! Też. Pa! A ja wam jeszcze przypominam o tym, że aktualnie trwa promocja New Year Deals. Od dzisiaj do 28 grudnia macie aż do 80% zniżki na gry premium w Google Play. Niesamowite! A to wszystko z dwójka Janka. Nie ma zasad, nie musicie dziękować. Zachęcam. Subskrybujcie Jana, 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 Jana.